Witam serdecznie. Ponownie spotykamy się z Małgorzatą Bodnariuk i dzisiaj porozmawiamy na temat autorytetów. Witam Cię. Dzień dobry, cześć Alex. Tak, czym jest pojęcie autorytetu i co to powoduje w naszym życiu, jeśli się za bardzo na jakimś autorytecie zafiksujemy? Co to jest, kto to jest autorytet? Dla dziecka autorytetem największym zawsze jest mama i tata, rodzice. Później nauczyciele w szkole, a dla nas dorosłych też jacyś ważni ludzie. Jesteś guru z internetu. Dla niektórych nawet Alex Berdowicz jest autorytetem. Słyszałam o tym w sensie takim, że uznają, że to, co tutaj w tej twojej, na tym twoim kanale się dzieje, jest uznawane za takie prawdziwe. Prawdziwe, czyli do postępowania, do tak, a to nie zawsze jest tak. Nie zawsze jest dobrze, dlatego że ja też popełniam błędy, tak jak każdy inny. Nie? Dlatego ja do osób, z którymi współpracuję, jeśli zaczynają mi z lekka słodzić w jakimś momencie, to daję im po łapach trochę albo czasem mocno, żeby nie wchodziły w to. Żeby miały swoje przemyślenia, nie przyjmowały od nikogo, nawet ode mnie, jeśli ze mną współpracują i zamawiają u mnie usługę, bo ja wykonuję usługi jakieś terapeutyczne, powiedzmy, czy wspierające, o tak bym powiedziała. I w związku z tym nie można się tutaj zachwycić. Ja jestem taką osobą, która neguje wszystkie autorytety. Nie poddaje się trendom takim społecznym, żeby zatapiać się w pewne informacje bezkrytycznie. I czasem jest tak, że podążam za jakąś modą, czy jakąś metodą, za jakąś metodą, a po jakimś czasie, po jakimś czasie, gdy już swoich praktyk, doświadczeń, gdy swoje wnioski wyciągnę, te doświadczenia dają mi jakiś obraz, zmieniam zdanie. I wtedy, gdy zmieniam zdanie, informuję o tym swoich klientów. Tak, do tej pory tak było, jeszcze niedawno tak mówiłam, ale teraz uznałam, że jest inaczej, bo zaobserwowałam, że jest inaczej. Dobrze, to teraz może przejdźmy od razu do pierwszego autorytetu, Bert Hellinger. Mhm. Co na jego temat? Tak, też kilka lat temu byłam zafascynowana, tak można powiedzieć, tą metodą Hellingera i w czasach, gdy praktykowałam, opierając się głównie na tej metodzie, osoby, z którymi pracowałam, klienci, z którymi pracowałam, pojawiali się po to, żeby im załatwić konkretne sprawy, czyli na przykład trudności finansowe, problemy zawodowe, problemy w związkach, problemy w relacjach rodzinnych, czy problemy z dziećmi, problemy zdrowotne. I to się wręcz błyskawicznie udawało załatwiać. Ale to było załatwianie na zasadzie takiej, że, bo tak ten sposób, ta metoda tak była przekazywana w taki sposób, taki był podany sposób realizacji, że prowadzący realizuje właśnie to w ten sposób, że na podstawie czy przy użyciu reprezentantów pokazuje pewne rozwiązanie problemu, a osoba zainteresowana tylko to widzi i może ją to poruszyć. W związku z tym nie rozwija się na tyle w tym procesie osobistym, żeby chcieć zrozumieć te mechanizmy przyczynowo-skutkowe. Już totalna biologia idzie dalej, Reiki Healing idzie dalej. Mechanizmy przyczynowo-skutkowe tam się bardzo precyzyjnie objawiają, te procesy. Natomiast ustawieniami Hellingera jest tak, bo tak to zostało stworzone, tak zapodana ta metoda, że pracujemy na jakimś tam wycinku, na jednym problemie. Owszem, prowadzący daje jakąś wiedzę teoretyczną i praktyczną również, ale jest to w takim stopniu minimalnym, wręcz bym powiedziała, bo biorąc pod uwagę, że większość prowadzących pracuje na zasadzie klient ustawienie i tych treści takich dodatkowych informacyjnych jest
jest jakby mało, mniej przekazywane w porównaniu z tym roboczym takim działaniem, no to trudno tutaj, żeby każdy zrozumiał te wszystkie swoje procesy rodowe, psychoemocjonalne i osobiste. No właśnie chciałem to poruszyć, że to wszystko może zależeć od intencji prowadzącego, jego zaangażowania, z tym, że może też kwestia być poziomu wiedzy tych ludzi, no bo jeżeli ktoś naprawdę jest głęboko, no nie wiem jak to powiedzieć, zabrudzony, że tak powiem, to on nie ma tego zrozumienia, które pozwalałoby mu na zrozumienie tego, co jest w tym prowadzącym. Czyli ta terapia by musiała być długa. Najpierw wyczyszczenie długo, a później dopiero podanie tych rzeczy praktycznych, które zostały podane temu prowadzącemu. Tak, właśnie. Więc to może stąd wynikać, że ten klient, nazwijmy go tak, za płytko wszedł w temat. Tak, za płytko wchodzi w temat, bo nie ma tego podane właśnie w tej metodzie. Tu, przy bo tym, nie jest jeszcze gotowy. Nie jest, wiesz, na początku nie jest jeszcze gotowy na podanie. Może też lenistwo jego na tym polega, że chciał się tylko wyczyścić na początku, żeby załatać jakiś problem, a później już sobie poszedł do domu i dziękuję bardzo, nie chcę więcej. No ale ta metoda tak to robi. Jeśli przyszedł korzystać z tej metody i powiedzmy to tak racjonalnie, zapłacił za to, to korzysta z tego w takiej formie. Ta metoda powoduje, że każdy może sobie załatwić jedną sprawę. Mało tego, większość ustawiaczy, z wielu korzystałam w Polsce, sprawdzałam również ja tych naszych polskich wielu, również zagranicznych, przyjęła się taka forma prowadzenia ustawień, że robi się tylko ustawienia. Tam są tylko krótkie takie wstawki jakieś w przekazywaniu informacji. Niektórzy ustawiacze w ciągu jednego dnia potrafią zrobić kilkanaście ustawień wobec powyższego, są naprawdę tacy specjaliści, wobec powyższego nie ma tam absolutnie czasu na jakieś informacyjne, takie dodatkowe działania, na przekazywanie pewnych informacji uświadamiających to uczestnikom. Natomiast człowiek jest istotą, która nie jest w stanie przyswoić wiedzy z poziomu wyższego niż w danym momencie jest na etapie rozwoju swojego osobistego. To psychologia rozwojowa o tym mówi. W związku z tym, że ja jestem z wykształcenia nauczycielką nauczania początkowego, więc u mnie to rozumienie i patrzenie na to, co się dzieje z człowiekiem, również dorosłym, tak naprawdę ci dorośli, z którymi pracuję, to są osoby dorosłe metrykalnie, ale emocjonalnie są to osoby zazwyczaj niedojrzałe, bo zaburzenia, których doświadczamy my w dzieciństwie, jako cała nasza społeczność, całe nasze społeczeństwo, są tak silne i tak nas blokują, że tak jak mówiłam, mamy kilkadziesiąt lat, 50, 40, 30, 60, 70 i niepozałatwiane sprawy z najwcześniejszego dzieciństwa, pozostajemy dziećmi. I podając takiej osobie informacje jakieś z poziomu wyższego niż powiedzmy powstały te blokady dziecięce, ona nie jest w stanie tego przyjąć. Taki prosty przykład. Często się zdarza, że dzieci, które miały matki takie zimne, chłodne i nie dostawały wystarczająco zainteresowania, miłości, tej bliskości. Matki były też agresywne w jakimś sensie. Te dzieci, w nich się wytworzyła złość. Ta złość pozostała do dorosłości, do dojrzałej dorosłości. I te dzieci nie wiedzą często, te osoby dorosłe, nie wiedzą często, że mogą wyrazić złość do matki. Kamuflują to, ukrywają, bo z dzieciństwa mają takie przekonanie, lęk, że nie można się złościć na mamusię, bo jak dziecko się złości na mamusię, to mamusia przestanie kochać, a jak mamusia przestanie kochać, to dziecko ma takie wyobrażenie, że nie przeżyje. I cały ten tok rozumowania pozostaje w tej dorosłej, kilkudziesięcioletniej osobie i ona z tym żyje. A
nie przyznając się do złości, która ją rozwala od środka i powoduje na przykład zaburzenia czy choroby somatyczne. Pierwszym krokiem, który należy tutaj zrobić, to uświadomić tej dorosłej osobie, że ona ma prawo się złościć na mamę, ma prawo wyrazić ten złość, mało tego, ma prawo poczuć tę złość. No to jest jakby ta podstawa, poczuć złość, nazwać to, że jest zła na mamę. I często tak jest, że muszę powiedzieć, masz prawo się złościć na mamę. I dopiero potem ten proces uwalniania złości można realizować. Samo stanięcie, tak jak to jest w ustawieniach hellingerowskich, samo stanięcie przed matką, że trzeba szacunek, że trzeba, no właśnie, być w tej relacji z matką pozbawionym pychy i tej agresji, to nie spowoduje to, że wiemy to na głowę, że taka jest zasada. To nie spowoduje, że to się uwolni. To trzeba, z tym trzeba pracować i dopiero potem mogą iść te procesy bardziej skomplikowane z wyższego poziomu, powiedzmy, rozwoju człowieka. Z ustawieniami jest tak, jak jeśli osoby pracują często, tak się rozpowszechniły one, tak stały się popularne w Polsce, że stworzył się pewien trend. Tak się to przyjęło. I czasem się zastanawiam, czy Bert Hellinger został do nas, trafił do nas jako zbawiciel nasz z tą metodą, czy jako swego rodzaju sabotażysta. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę uczestników, że ja trochę podważam, trochę ironizuję, ale robię to dlatego, żeby dać do myślenia, pobudzić do myślenia, że niekoniecznie to, co jest powszechnie uznawane, jest w 100% pozytywne. I niekoniecznie tam, gdzie idą tłumy, to znaczy, że tam jest w porządku, że tam jest dobrze. I dlatego tutaj właśnie takie moje podejście do tego. Tak, tutaj przypomnijmy, Bert Hellinger był jezuitą. Do jezuitów wstąpił w wieku 10 lat. Natomiast ta dobra rzecz to jest to, że nie chciał przystąpić do Hitlerjugend, ponieważ on się urodził w 1925 roku i jak Hitler doszedł do władzy, no to werbował młodzież do Hitlerjugend, a on odrzucił tą organizację, w związku z tym został uznany za wroga ludu, czy jakoś tak to można by nazwać. Później został wcielony do wojska, w 1945 dostał się do niewoli, uciekł z niewoli, wrócił do Niemiec, no i później wyjechał do Afryki, do RPA, gdzie spędził 16 lat, no tam dochodząc do różnych wyższych pozycji, nawet w pewnym momencie pod koniec miał pod sobą, zarządzał 150 szkołami. No, w Afryce dużo szkół podlega jezuitom. I w końcu porzucił to bycie księdzem, to księżostwo, bo zwątpił w to, co się tam dzieje. No i teraz kwestia jest, czy to dobrze, czy źle, czy ten pan miał dobre intencje, czy nie. Więc to już jest pod rozwagę każdego z osobna. Tak. Czy jako jezuita taki doświadczony, można powiedzieć, mający tak wielki obszar do uświadamiania, tak duże społeczeństwo ludzi, można powiedzieć, znających tylko te zasady współżycia pierwotnego, społecznego takiego, czy on właśnie nie został tam wysłany po to, żeby przekazywać tą jezuicką właśnie koncepcję życia społecznego. I czy jak gdy zrezygnował, to była to decyzja rzeczywiście w pełni taka wyczyszczona z tego jezuickiego, z pewnych takich trendów jezuickich. Nie wiem. Natomiast wracam tutaj do niego jako do terapeuty. Z paroma takimi koncepcjami jego się nie zgadzam. Jako przykład mogę podać coś takiego, taką sytuację. Bert Hellinger podchodził do tego, kobieta, dziecko molestowane w dzieciństwie przez ojca na przykład. To jest taki spektakularny przykład. I twierdzenie jego, że
dziecko musi wziąć cały ten problem z tą traumą na siebie. Czyli ma tak dziecko, które już jest dorosłe teraz, czyli jako osoba dorosła, ale w tamtym momencie było dzieckiem, gdy zdarzyła się trauma. Zawód, silne przeżycie, dramatyczne, traumatyczne, gdy dziewczynka, chłopiec jest na przykład molestowany przez osobę bliską, przez ojca przyjmijmy. Wiele było takich sytuacji w moich doświadczeniach. Wiele klientek mam takich właśnie. I początkowo stawiałam te sprawy właśnie w ten sposób, że musisz to zrobić, musisz nie wybaczyć to, tylko musisz poradzić sobie z tym tak, żeby nie czuć złości, agresji i tego bólu w stosunku do tego sprawcy. I teraz po latach zauważyłam, że to nie jest fair w stosunku do tych osób. Takie przerzucenie na nich odpowiedzialności za to, masz sobie z tym poradzić. Bo jeśli sobie nie poradzisz, no czyli pozostaniesz w konflikcie wewnętrznym, to będą konsekwencje biologiczne, w ciele pojawią się schorzenia lub w życiu różne problemy. To jest dobrze, wynik. No dobrze, to jaka jest alternatywna? Jakie jest alternatywne? Kto ma sobie z tym poradzić? No wiadomo. Twierdzę, że jeśli jest możliwość taka, że jeśli ten sprawca jeszcze żyje, to uważam, że to powinno być wypowiedziane głośno, że musi być ujawniona tajemnica. Bo głównym tym czynnikiem takim, który powoduje nasze problemy, jest właśnie tajemnica. Nie mówienie o tym, czego doświadczyliśmy. Traumy powstają, tworzą nam się w wyniku tego, że te przykre zdarzenia, traumatyczne, ciężkie doświadczenia życiowe, że osoba, która ich doświadcza, nie mówi o tym, pozostaje z tym sama. I jeśli przychodzi tu na terapię i szuka pomocy i ten prowadzący mówi, że masz sobie z tym poradzić, nie jest to kwestia mówi, tylko organizuje to w jakiś sposób, to się w jakiś sposób realizuje. Ja miałam na to swój sposób. Mówiłam, żeby ta osoba, ofiara powiedziała do sprawcy, zostawiam to przy tobie. To było takie hellingerowskie właśnie. Ale to cały czas pozostaje tajemnicą. Okazuje się, że kobiety, które były molestowane często w dzieciństwie, często zapominały o tym, najczęściej zapominały o tym, przypominały sobie o tym w wieku, gdy były już dojrzałymi, świadomymi osobami. I wtedy mam im powiedzieć właśnie to, doprowadzić do tego, żeby one nie czuły złości, nie czuły tej całej awersji do sprawcy, Bo taka jest rola, bo w przeciwnym razie będzie znowu ten konflikt wewnętrzny, będzie powodował inne konflikty. Pozostawanie w tym konflikcie jest toksyczne. I mam doprowadzić do tego, żeby ona żeby ten konflikt wewnętrzny u niej się uzdrowił, ale równocześnie, żeby ona pozostała dalej w tajemnicy. Czyli cały ciężar tego, ona się już dowiedziała, ale cały ciężar tego doświadczenia, przeżycia znowu jest na niej. Czasem jest tak, że te osoby już nie żyją, że jest to niemożliwe, ale w sytuacjach, gdy jest to możliwe i gdy ta rodzina nadal funkcjonuje, uważam, że trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście, że mam na to jakieś sposoby. To nie jest tak, że trzeba od razu wypalić do ojca czy do tego sprawcy, że to i to mi zrobiłeś. Na to jest pewna procedura. Ja opracowałam pewną procedurę taką. Ale na pewno jedno chciałabym tu podkreślić, nie należy pozostawiać tego dalej w tajemnicy, nie należy tej odpowiedzialności jakby zrzucać na to dziecko, na tę kobietę, która była wtedy dzieckiem znowu. Znowu jeszcze tak praktycznie, jeśli ta kobieta już się dowiedziała, jeśli dla niej to nie jest tajemnicą, a nadal cała rodzina, całe środowisko, nie chodzi o to też znowu, żeby to ogłaszać, tak jak na przykład aktorki w Hollywood po 30 latach ogłaszają, że jakiś tam słynny reżyser, producent molestował je. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to inaczej zrobić, ale chodzi o to też w taki sposób to zrobić, żeby to przestało być tajemnicą. Tajemnicą tej rodziny, czy tej grupy, w której się to
wydarzyło. To chcę powiedzieć, bo tajemnice zabijają. Wobec tego pozostawanie w tym stanie nadal będzie produkować kolejne konflikty. I to jest taki główny mój argument tutaj na to, że pewne prawdy hellingerowskie, pewne jego stwierdzenia nie współgrają tutaj z rzeczywistością. Za dużo wymaga od które zostały skrzywdzone, tak bym powiedziała tutaj. Tak, dobra, czyli nie chcesz go dyskredytować na tej zasadzie, żeby go zwalcować, tylko chodzi o to, żeby bardziej świadomie podchodzić do tego, do tematu tej metody. O to tak, chodzi. Tak. Tak, i tutaj no, też jakby ta moja tutaj analiza jest po to, żeby osoby, które korzystają z ustawień, żeby miały to na względzie, że to nie jest jedyna metoda, która rozwiązuje. Nie chodzi o to, żeby porozwiązywać poszczególne problemy, jakieś sprawy. Chodzi o to, żeby rozumieć całą przyczynowo-skutkowość tych mechanizmów życia, które zadziałały w życiu tych osób, każdego z nas. Musimy to rozumieć, bo takie są mechanizmy życia, a jak Biblia mówi, że prawda, tylko prawda nas uzdrowi. Więc my musimy dotrzeć do prawdy, a prawda jest wtedy, gdy dostajemy, czy gdy wiemy 100% pełnej informacji na dany temat, a nie tylko, nie tylko 99%. Tak to jest, że 1% nieprawdy, czy jakaś tam odrobina nieprawdy, fałszu, kłamstwa, tajemnicy też w danej sprawie powoduje, że ta sprawa nie jest uzdrowiona, ten problem nie jest uzdrowiony. Uzdrowienie może nastąpić wtedy, gdy docieramy do 100% prawdy. 1% prawdy natomiast nie spowoduje, że z fałszu zrobi się prawda. Natomiast 1% fałszu robi to, że nadal pozostajemy w destrukcji. To chcę powiedzieć. Oczywiście, oczywiście chodzi o to, jaki jest to procent tego fałszu, bo jeżeli człowiek, powiedzmy, jest organizmem żywnym, to można zakłócić procesy życiowe w pewnym drobiazgu, który jest kluczowy, a można się też skaleczyć w palec, co też będzie jakąś formą zakłócenia, ale to będzie niegroźne zakłócenie. Natomiast jeżeli chcemy jakieś tajemnice zachowywać, czy powiedzmy ktoś chce coś ukrywać, to na pewno to ukrycie dotyczy czegoś kluczowego. Tak to zazwyczaj jest, coś bolesnego. Więc ta jedna rzecz, niby drobna, ale na pewno jest to rzecz kluczowa. Ale teraz zwróć uwagę na ten przykład, skaleczony palec. Gdybyś miał cały czas ten palec skaleczony, tak jak cały czas jesteśmy w jakiejś tam niewiedzy, drobnej niewiedzy, która jest fałszem, nieprawdą, kłamstwem. Gdybyśmy cały czas mieli ten skaleczony palec, to by mogło spowodować większą infekcję. Bo jeśli ten palec się zagoi, to znaczy, znaczyłoby to, że ta prawda została odkryta. Jakby symbolicznie tutaj. Czyli jeśli jest skaleczony, to znaczy, że cały czas jest tutaj ten stan taki niepełny, nieprawdy o tajemnicy, czy czegoś niejasnego, jakiegoś fałszu. W ten sposób ja to rozumiem. Dobra, możemy... Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo nasuwa mi się takie stwierdzenie. Nie można być trochę w ciąży. I to jest takie zero-jedynkowe. I to samo jest tutaj właśnie w tych działaniach uzdrawiających, rozwojowych. Nie można być trochę w ciąży. Albo przyjmujemy te koncepty, które prowadzą nas do uzdrowienia w pełni, na 100% i nie igramy z tym sobie, nie kombinujemy, no albo one nie przyniosą pożądanych rezultatów. Czasem jest też tak, że osoby, które realizują te swoje działania, powiedzmy naprawcze, rozwojowe, korzystając z tych różnych metod, widzą efekty na sobie. Tak często jest z matkami, z rodzicami i poprawia się im, ale jakby nie mają tego takiego myślenia wyrobionego, perspektywicznego, w perspektywie czego świadczą ich dzieci, ich potomstwo. A naszym obowiązkiem jako rodziców, jako dorosłych jest ponosić odpowiedzialność, mieć odpowiedzialność za to, co zostawiamy następnym pokoleniom. I tutaj dlatego jest potrzebna ta głęboka praca
terapeutyczna i ten głęboki taki rozwój osobisty. To jest właśnie odpowiedzialność. Tym takim argumentem podstawowym aspektem, który prowadzi do tego uzdrowienia, jest nie miłość, tak jak się mówi powszechnie, że my mamy kochać bezwarunkowo, ale prawda. Miłość pojawi się samoistnie, jeśli będziemy żyć w prawdzie i w tej takiej równowadze związanej z tym. Dobrze, no to teraz drugi autorytet, Jan Paweł II. Co o nim? No i to jest tak, jadę tutaj, jedziemy tu grubo dzisiaj po bandzie, ty zadajesz pytania, czy rzucasz hasła, a ja tutaj robię pewne zamieszanie. I znowu nie chcę tutaj namawiać nikogo do tego, żeby zmienił wiarę, czy odstąpił. Ale taka wskazówka dla tych, którzy w tym niezależnym swoim myśleniu podważają wiarę katolicką. Istotne jest, żeby też tutaj być jednoznacznym. Nie trochę w ciąży, tylko zdecydować się na pewien ruch. Ja zaraz przejdę do Jana Pawła II. To jest tak, że z jednej strony niektórzy pewne aspekty negują, a z drugiej strony z pewnych aspektów korzystają, podpierają się nimi. Nie da rady tak funkcjonować. Dotyczy to również spojrzenia na naszego papieża. Mam takie poczucie, że my jako naród polski, jako społeczeństwo polskie, od momentu, gdy Jan Paweł został wybrany na papieża, uznaliśmy to za wielkie takie nasze polskie zwycięstwo, coś, wielka chluba. I ja też tak myślałam. I nadal myślę, natomiast znowu znajduję w tym pewien taki niuans. W 1979 roku Jan Paweł przyjechał z pierwszą pielgrzymką do Polski. Wysiadł wtedy na lotnisku w Krakowie Babicach, przyklęknął na tej płycie lotniska, pocałował beton i powiedział coś takiego. To są słowa znamienne, one potem miliony razy były powtarzane. Wszyscy to znamy. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I tam coś było, dwa razy to było powtórzone jeszcze, w związku z tym ma to taki większy wymiar energetyczny. Niech wstąpi duch Twój, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I gdy zaczęłam tak ostatnimi czasy analizować te twierdzenia używane w Biblii, pewne wyrażenia, określenia używane w Biblii i tak precyzyjnie je rozumieć, to zauważyłam, że ten duch Twój to jest coś naszego osobistego, to jest to, co dostajemy w momencie poczęcia czy w momencie przyjścia na świat. Myślę, że w momencie poczęcia to coś nasze osobiste, zaczynamy się tworzyć. Jesteśmy my, jakby dziejemy się my, stajemy się my. To jest to nasze takie indywidualne, osobiste. Powiedziałabym, że takie pierwotne od Stwórcy. Nie wiem, kto był naszym Stwórcą, czy koniecznie ten Bóg, którego przedstawicielem był Jan Paweł II. Tego nie wiem tak naprawdę. Właściwie raczej jestem przekonana, że to tak nie było. Że coś było wcześniej, ale to nie o tym, bo tu o Janie Pawle. Janie Pawle i tym duchu Twoim. I jeśli ten wielki autorytet, gdy my jesteśmy zachwyceni, w tamtym momencie cała Polska, nawet komuniści, byli zachwyceni tym, że Jan Paweł, że Polak dostąpił takiego zaszczytu. Przecież wtedy właśnie, w tamtym czasie, nasze władze PZPR rządzące musiały się zapytać Leonida nie, Gorbaczow tam wtedy był, tego rosyjskiego, ze Związku Radzieckiego. Breżniew wtedy. Breżniew był. Gorbaczow Breżniew dopiero był wtedy, w połowie lat 80. Tak, on był w pierestrojce już. Tak. Musieli się zapytać, czy mogą pozwolić jemu na wjazd do Polski, czy udzielić mu pozwolenia na odbycie tej pielgrzymki.
i tam zaszły jakieś rozmowy na szczycie. Pozwolono, łaskawie pozwolono, żeby ta pielgrzymka się odbyła. I co z tego wynikło? I tutaj mam wrażenie, że w pewnym sensie był to jakiś układ. Mówi się, że Jan Paweł pozwolił, pomógł pokonać nam ten komunizm, że dzięki temu my Polacy jako pierwsi w Europie ten komunizm u siebie zlikwidowaliśmy, tak? Że mogła nastąpić ta transformacja. Tak mogło być, bo mieliśmy wtedy wielkiego powera, wielką taką moc sprawczą, przewodnika życiowego. Tak wszyscy myśleliśmy. Nawet ja. Ja, która nie byłam zaangażowana w życie kościoła katolickiego, to też był dla mnie takie wyróżnienie, uważałam to. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że przyjeżdża ten wielki człowiek, cały naród jest rozemocjonowany, rozmodlony na tę okoliczność. Tam są setki tysięcy ludzi w tym Krakowie, na tej uroczystości powitania. Wszyscy rozmodleni, te serca mają takie otwarte, te otwarte serca, jak Jezus i Matka Boska na tych obrazach świętych. Z tymi takimi promieniami, mogłam powiedzieć. Gdyby ktoś umiał czytać to, tę energię, widzieć, to tam setki tysięcy ludzi było właśnie takich, szczególnie młodzieży, która poszukiwała autorytetu po tych latach takiej miałkości. I co? I ten autorytet rzuca takie hasło, niech zstąpi duch twój, czyli to, co my mamy osobistego, to nasze, i odnowi oblicze ziemi. To jest zbyt wielkie wymaganie do każdego z nas w tamtym momencie. My jako dzieci, my jako mali, przy tej sile takiej, powiedzmy, dużej jakiejś stwórczej, boskiej, czy jakby to tam, czy chociażby kościoła katolickiego i tej powagi, tej funkcji papieskiej Karola Wojtyły. To tak jakby z tych naszych serc, z tych osób, które tam były, również z tych przed telewizorami, które to oglądały, jakby z tych naszych serc zaczęła wypływać taka energia, którą my oddawaliśmy w przestrzeń. Komu zależało na tym, żeby nas w taki sposób wyssać z tej energii? No to, tak, że odnowienie oblicza tej ziemi, no ja nie postrzegam jako coś negatywnego. Tak, a dlaczego od ciebie czy ode mnie ktoś ma żądać, żebym ja swoim czymś osobistym odnawiała oblicze tej ziemi? No to jest zbiorowe, jest to praca zbiorowa. Praca zbiorowa, tak. A dlaczego my Polacy tak mamy to zrobić dla całego świata? 30 milionów tam wtedy było ludzi. Dlaczego ta garstka ludzi ma to zrobić dla całego świata? Dlaczego się od nas tego żąda konkretnie? No ale tak się stało. To chodziło tylko o zainicjowanie procesu. Jest to, no, historia pokazała, procesu, że to, co on zrobił, to, co powiedział, się spełniło. Tak, spełniło się. I teraz mamy drugą odsłonę. Cykliczność jest. No dobrze, tylko to wynika z układów tych, którzy się skatnęli, że Jan Paweł II trochę ich w bambuko zrobił. Stąd też dwa lata później był zamach na niego w 1981. Rusy się skapnęli, więc zorganizowali zamach. Uważam, że teraz nie mamy tych sił witalnych i duchowych, tego moralnego kręgosłupa, bo wtedy zostaliśmy wykorzystani, nadużyci. Tu chodzi o energetykę. Nikomu nie wolno żądać czegoś, robienia czegoś na jakąś globalną skalę. O to mi chodzi. To była taka inna wojna. Czyli chodzi ci o to, że to było takie jakby zaklęcie magiczne. To był rytuał magiczny. To był rytuał magiczny. Pewne rzeczy się powiodły i teraz mamy te konsekwencje. Jesteśmy społeczeństwem, to widać na ulicach, niemrawy. My, którzy obaliliśmy komunę, 80 rok, to 40 lat minęło, nie jesteśmy w stanie ogarnąć teraz tego, co się dzieje. Że też nie można jakby zwalać winy na to jedno hasło, które on rzucił, bo przecież przez te 40 lat minęło trochę czasu i działy się też inne zaklęcia magiczne. Tak, ale to był ten moment, w którym zostaliśmy złapani na haczyk, na taki przylepiec. I ten duch twój, i to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważny energetycznie aspekt.
Ja teraz nie będę tego rozwijać. Natomiast biorąc pod uwagę, że jeśli coś wydajemy z siebie, to w to miejsce nachodzą inne. I Biblia o tym mówi, że jeśli oczyszczamy, że jeśli wygonimy z siebie demona i nie zadbamy o to, to w to miejsce wejdzie 7 innych. I mam wrażenie, że od tamtego czasu, że społeczeństwo pozostało tak nieświadome i tak, że tak powiem, jakby takie lufciki otworzone pozostały, że w to miejsce zaczęły wchodzić zupełnie inne energie, które zaczęły nas niszczyć, zniewalać, o, zniewalać. I co? I teraz porobiły się takie rzeczy, że ci nazywa się to moherami, to ta grupa społeczna, która jest wyznawcami takimi, określę to ortodoksyjnymi katolicyzmu w Polsce. Nazywa się to moherami czy lemingami, a młodsze czy jakieś inne grupy społeczne się z tym nie zgadzają i powstały takie przeciwne trendy. Powstała złość. Jest to autentycznie taki mechanizm ludzki, który właśnie wynika z tego, że najpierw dajemy od siebie wiele, czyli bo chcemy być ratownikami, zbawicielami, później pojawia się w nas złość, bo nie dostajemy wyrównania, nie mamy rekompensaty za to. Nie ziściło się to, czego oczekiwaliśmy w wyniku tego. Tutaj nie zostało powiedziane, co my dostaniemy w zamian za to, jeśli odnowimy oblicze tej ziemi, jeśli stanie się jakiś cud. No nie stał się cud. Stała się owszem pierwstrojka, ale od tego czasu znowu proces jest jakby odwrotny. I to tutaj uważam, że to był rytuał wykonany przez Jana Pawła II. Można się zastanawiać, czy on zrobił to celowo, bo był, powiedzmy, wysłannikiem Watykanu, czy został też wykorzystany. I myślę sobie, że skoro wybrano takiego, że tam na tych wyżynach władzy światowej, jeśli wybrano takiego, powiedzmy w cudzysłów, Polaczka na papieża, to oni mieli w tym swój zamiar, jakiś zamysł. Mieli w tym jakiś swój zamysł i do czegoś im był on potrzebny. No tak, tylko że co do sposobu tego zamysłu, no to on sam już musiał według siebie decydować. Akurat taki trik, no nazwijmy to, wymyślił. Tak. No, ale jeżeli teraz spojrzymy z perspektywy czasu, no to historia pokazała, że no jest chyba progres jakiś. Nie? W jakim aspekcie progres? No progres cywilizacyjny. Po prostu system zamordyzmu upadł, no i procesy się dzieją. No to odchodzimy, to jest naturalne. Znaczy jest większy sprzeciw na Kościół katolicki, ale w taki sposób destrukcyjny. To, co się u nas Polsce. No dobrze, no Kościół traci na tym. Kościół traci. Tak. I mogę podejrzewać, że to może być wynik tego, właśnie tego odwrotności jakby tamtej sytuacji. Tam daliśmy za dużo, zmanipulowano nas w pewnym sensie, wykorzystano, nadużyto. To jest tak jak rodzice nadużywają często dzieci w jakiś sposób. I my też tutaj jako dzieci nieświadome, te takie pełne zaufania, zostaliśmy nadużyci. Tak jak mówię, ta energia, gdyby wtedy ktoś potrafił odczytywać energię, to można by widzieć, jak z tych serc ludzkich wydobywa się taka ogromna, ogromna miłość, moc twórcza i taka bardzo osobista. Też czasem, jeszcze rozwinę troszeczkę, czasem też się dzieje coś takiego, że widzę, trafia mi się taki post czy informacja o tym, że w Tajlandii zebrało się 1 000 000 dzieci i zrobiono medytację. Dzieci medytowały w imieniu nastania pokoju na świecie. I to jest ogromne nadużycie, bo tego też nie wolno robić. To jest podobna jakość jak tutaj. Znowu z tych dzieci jest pociągnięta energia, tak jakby to dzieci były odpowiedzialne za zrobienie tego bałaganu, czy tego zła, które się dzieje na świecie. Dorośli robią bałagan, tworzą to zło, a dzieciom każe się to naprawiać. Dlatego to jest ta
niesprawiedliwość. I my tutaj tu przy tym rytuale Jana Pawła też zostaliśmy w ten sposób wykorzystani. Chcę, żeby to tak jednoznacznie zabrzmiało. Jeśli nie wiemy, no jak dobrze. Energia jest zagospodarowana, co się z nią dzieje, to trudno nam jest jakby przewidzieć konsekwencje. Trzeba patrzeć energetycznie, tak bym powiedziała. No dobrze, Greg Braden mówi o eksperymentach właśnie z medytacją, z wchodzeniem w ciszę, grupowe medytacje i podczas tych medytacji w danej społeczności było mniej przestępstw, tam nie pamiętam, czy to było Los Angeles, czy jakieś inne tereny, gdzie ogólnie panowało dużo niepokoju, natomiast podczas tych zbiorowych medytacji następowała cisza, tak, pokój. To oddziałuje. Ma swoje przełożenie na A ktoś zbadał, co to robi ludziom? Tym, którzy nie zawsze mają umiejętność obsługiwania swojej energii? Wchodzenie to jest tak ciszę, jak z elektryką. Wchodzenie w ciszę, w pustkę, no ja postrzegam jako coś bezpiecznego, z tego względu, że nie dajesz żadnej energii na zewnątrz, tylko jesteś w ciszy, w nicości. Co można ukraść komuś, kto nie ma niczego? Tak, okej. Greg Braden miał na myśli jakąś taką bezpieczną medytację, być może taką, którą on sobie wyobraża lub on takie przeprowadza. Natomiast mówiąc tutaj o dzieciach, nie wolno tego robić, bo dzieci nie są od tego. To tu jest założenie błędne od podstaw. Okay, błędne dobra, założenie. No to jest ta różnica. Tak. Jasne. Dorośli mogą to robić, bo jakby to jest w gestii dorosłych. I jeśli jest błędne założenie w tej fizyce kwantowej, tak jest. Jeśli przeprowadzają te jakieś badania i zrobią błędne założenie, jakąś tezę błędną założą przy tym doświadczeniu, prowadzeniu tego doświadczenia, to doświadczenie nie wyjdzie w takim efekcie, jak sobie zaplanowano, bo jest błąd. Natomiast my tego tutaj nie widzimy, bo jak zmierzyć to, co stało się, jaki poziom energii został, że tak powiem, z dziecka ściągnięty czy wykorzystany. Natomiast i jeszcze ta druga sprawa, właśnie to, że jeśli się tę energię odda, to co się tam pojawia w nas? Ja pokazuję na serce, dlatego że tutaj głównie i ta motywacja do tych medytacji to jest zrobienie czegoś dobrego. Wobec tego to jest takie otwarcie się z tym sercem dla innych. I w związku z tym jest to pewne energetyczne wykorzystanie. Dzieci, mało tego, skutek jest też taki, że to wpływa na ego dzieci. Przechodzimy teraz od papieża do dzieci, ale wpływa to na ego dzieci. Dzieci się wtedy czują takie ważne, jakby od nich zależało istnienie świata. I w związku z tym, jeśli dziecko przyjmuje taki koncept, to potem z tego wychodzi taki Mateusz Morawiecki, który jak był dzieckiem, latał z ulotkami i myślał, że jest taki ważny, a teraz pokazuje nam, jaki jest ważny. Znowu jest cały proces taki i przyczynowo-skutkowy i trzeba wiedzieć, jak przepływa energia. Trzeba patrzeć energetycznie, tak jakbyśmy mieli widzieć te procesy w przestrzeni. Dobrze, to podsumujmy może te autorytety. W kwestii Kościoła jednoznaczność, bo coś mówiłaś o... Tak, tutaj taka wskazówka dla nas wszystkich, dla osób, które w jakiś sposób zaczynają dostrzegać, że Kościół jest, oddziałuje też w sposób destrukcyjny. Jeśli ktoś ma takie swoje już przekonanie o tym, czy dochodzi do takich wniosków, to wówczas należałoby nie tylko to wiedzieć, nie tylko o tym mówić nawet, czy wielu się wkurza na to, złości, że tak jest. Wiele jest komentarzy na różnych forach na narzekających na Kościół i przeklinających księży, czy ogólnie katolicyzm, historię, nie, te dokonania na przestrzeni wieków. Więc jeśli ktoś został do tego Kościoła katolickiego zapisany przez swoich rodziców, czyli został ochrzczony w dzieciństwie, wbrew woli, bo dziecko nie wyrażało tutaj woli i nadal w tym tkwi,
ale równocześnie nie zgadza się z tymi doktrynami katolickimi, to tym samym robi sobie wrogą robotę, bo tak jakby robi sobie tym szkodę. Należałoby zdecydować się, jeśli nie zgadzamy się z tymi katolickimi przykazaniami, a jesteśmy tam zapisani, to należałoby się wypisać po prostu. Należałoby dla własnego bezpieczeństwa złożyć akt apostazji, bo tak jak to w Biblii jest napisane, na początku było słowo. To, co pisane, ma wartość, nie to, co my sobie umyślimy, nie to, co my sobie pomyślimy, że tak chcemy. Tak, musi być to formalnie załatwione. Musi być zrobiony aneks do tej pierwszej umowy, którą zawarli w naszym imieniu nasi rodzice i ci tak zwani rodzice chrześni. Teraz my jako dorośli, nie zgadzając się z tym, musimy jakby zorganizować to formalnie i prawnie. To jest takie jednoznaczne wtedy. I wtedy zaczyna to działać, jakby współgrać z nami, współdziałać z nami. W przeciwnym wypadku działa to przeciwko nam. Jest to po prostu konflikt, sprzeczne siły, które oddziałują na siebie, sprzeczne energie. Znowu powtórzę to, nie można być trochę w ciąży, nie można być pół na pół w ciąży. Kwestia autorytetów to tyle, tak. Jeszcze gdybym mogła tutaj powiedzieć coś takiego, chodzi o określenia, o nazewnictwo, jakiego używamy. To jest bardzo istotna sprawa, jak określamy pewne swoje sytuacje życiowe. Mówisz i masz, jest takie powiedzenie, a właściwie nawet myślisz i masz, i myśli, słowa kreują naszą rzeczywistość. To jest tak, to jest i tak, i nie, można by powiedzieć. Bo samo myślenie z poziomu tego świadomego, że my sobie wymyślamy, chcę, żeby mi tak było i ja sobie będę myślał, czy będę sobie myślała, że tak mi się stanie i nawet wyobrażę sobie tę sytuację, że jestem już w niej, to jest za mało, żeby to się stało. Musimy zresetować u siebie te wszystkie programy i przekonania, które mamy nieświadome, które nie blokują nas w tym, żeby nam się to zadziało, ten stan pożądany, żeby nam się zadział. I dopiero później to kreowanie poprzez słowa, poprzez myśli może być skuteczne. Kiedyś ta książka była modna, Sekret. I z jednej strony wiele osób się tym zachwyciło, ale skutków jakoś tak ewidentnych nie było widać w społeczeństwie. Dlatego, że to było trochę zrobione nie po kolei w tym procesie. Najpierw wdrożyliśmy w czyn to nasze chcenie, to świadome chcenie, a nie zresetowaliśmy tych ograniczeń, które są w nas, że na przykład rodowo nam nie wolno być szczęśliwym, bo w naszym rodzie jest jakaś historia, jakiś przypis na to, że bardziej szczęśliwym niż matka, ojciec, dziadek, babcia nie możemy być. Oczywiście to nie jest kwestia nakazów, tylko kwestia naszych wyobrażeń na to, pewnego ustalonej średniej rodowej. I w związku tutaj z tym... podpowiem taką jedną rzecz. Dzisiaj akurat słuchałem tego Joe Dispenza, facet się nazywa, on jest też takim nauczycielem w dziedzinie duchowości i zdrowia. Mówi o takim eksperymencie, gdzie grupa ludzi skupiała się na jakichś tam niciach DNA, które były w jakiejś próbówce i najlepiej to działało, tam oczywiście były różne kombinacje, przy których to nie działało, natomiast działało to wtedy, kiedy ci ludzie wizualizowali i czuli jednocześnie wdzięczność za to, co zwizualizowali. Wtedy efekty były najlepsze. I podobnie w życiu, jeżeli w tym sekrecie tam trzeba połączyć właśnie ten aspekt poczucia wdzięczności za coś, co już mamy w przyszłości, nie? Ale czujemy to w teraźniejszości. I to, co ty mówisz, że trzeba wyczyścić sobie w sobie coś. Jeżeli mamy coś niewyczyszczonego, to wtedy trudno jest nam wygenerować to poczucie wdzięczności. I to na 100%. Jest jakby, tak, na 100%. Więc to jest to zakłócenie i dzięki temu możemy sobie to zidentyfikować, czy mamy jeszcze jakąś przeszkadzajkę w sobie, czy nie.
Tak, dokładnie tak. Odczuwając. To o to chodzi. Tak. Również robienie medytacji, jeszcze nawiążę do tego, czy tutaj to kreowanie rzeczywistości, tej swojej przyszłości, to jest takie, ja to zawsze określam w ten sposób, jeśli nie jesteśmy wyczyszczeni, jeśli mamy te przeszkadzajki, tak jak mówisz, czyli te zapisy na przykład rodowe, swoje traumatyczne, może to być takie określenie, nie zasługuję na to, bo siostra dostawała więcej na przykład niż ja, a ja nie zasługuję, to się ugruntowało, albo nie zasługuję dlatego, że babcia czy prababcia coś jej się tam przydarzyło i tu ten nieświadomy powstał taki program. To wtedy nawet te nasze najszczersze chęci nie spowodują przebicia się przez to. I wtedy odbywa się taki proces, jakbyśmy mniej więcej na zasadzie takiej, jak włączamy klimatyzację w samochodzie, a ona była 8 lat nieużywana, zapleśniała i zakurzona i my w upalny dzień włączamy sobie klimatyzację. Owszem, robi nam się zimniej, chłodniej, ale mamy roztocza i cały ten kurz wchłonięty płuca. I to samo jest tutaj właśnie z tą kreacją. Chodzi o to, żeby precyzyjnie to wszystko jakby znowu energetycznie widzieć, wiedzieć i też nazywać. I tu przejdę do takiego powszechnych zachowań obecnie społecznych. Jak ja ciebie strasznie lubię. Aleks, wiesz, jak ja ciebie strasznie lubię? No właśnie. To musi albo być straszne. Tak. Mhm. Coś takiego, jak straszny dwór, prawda? Tego, Muniuszki. Można by to tak powiedzieć. Albo jeszcze inaczej. Czasem czytam tam jakieś posty na Facebookach i ktoś tam krytykuje jakieś zachowanie, jakąś opcję. No gratuluję ci tego pomysłu. Oczywiście jest to w tej formie żartobliwej, ironicznej, ale przestrzeń nie zna się na żartach. To, co napisane, czyli gratuluję, albo no pięknie, to jak matki czasem mówią do dzieci, no pięknie to zrobiłeś, znowu pała. Podświadomość człowieka, dziecka słyszy to i przyjmuje to jako dosłownie zgodne z tą definicją, która jest ustalona. W związku z tym, jeśli to jest piękne i matka mówi to w taki sposób na przykład, taki jest pobudzenie, jest pewna emocjonalność do tego, no to podświadomość dostaje jednoznaczny sygnał. Dlatego chciałabym też zwrócić uwagę na to, żeby formułować jednoznaczne, proste wypowiedzi. My zbyt mocno kombinujemy. Odeszliśmy od tego sposobu prostego wypowiadania, przekazywania informacji. Jesteśmy zbyt rozgotowani, tak bym powiedziała. Jeszcze jedną rzecz chcę dodać. Wiele jest takich różnych osób mówiących na tych kanałach niezależnych. Teraz wszyscy mogą mówić, wszyscy mogą głosić, ja również z tego korzystam. I te osoby często robią takie rzeczy, że bardzo entuzjastycznie, bardzo, bardzo tak uwodząco prowadzą te swoje blogi, czy jak to live się teraz to nazywa, bezpośrednie te transmisje. I mają wielu takich wyznawców. Znowu tutaj jest to, że jeśli jesteśmy zbyt mocno otwarci, zbyt mocno zachwyceni za bardzo. Zachwyt jest tak samo toksyczną reakcją emocjonalną, jak na przykład złość czy agresja. Każda emocja, która odbiega od jakiegoś takiego balansu, takiej harmonii, spokoju, spokój jest naszym najlepszym stanem. Każda ta emocja powoduje, że my wydajemy więcej energii. Możemy tę energię wydawać więcej w sposób właśnie agresywny, ten negatywny i to wszyscy wiedzą, że to jest niekorzystne dla nas, ale również w ten sposób tego nadmiaru, tego takiego otwierania się i dawania dobroci. Już to mówiłam przy tych medytacjach, ale również w tym życiu osobistym też należałoby na to zwracać uwagę. I te wszystkie lajki, serduszka i te całuski, buziaczki, to też jest jako symbole, też jest tym czymś, co powoduje, że za dużo oddajemy, za dużo z siebie wydajemy. Dlaczego to chcemy robić? Bo nam znowu też rodzice i cała ta nasza kultura, Kościół również,
Wszyscy nam mówili w dzieciństwie, że my mamy być grzeczni, dobrzy, dobroduszni, empatyczni i my pozostajemy tacy. Wszyscy boimy się być niegrzeczni. A niegrzecznym jest w naszej takim potocznym odbiorze jest już ta, nie jest miła, w sensie taki nie jest miła, czyli nie daje tych głasków. To już jest coś, co jest uznawane za takie, no ludzie nie potrafią się z tym zachować. Zbyt wiele wymaga się od nas tego takiego bycia miłym, a my już jesteśmy osobami dorosłymi, dojrzałymi i naszym takim stanem powinien być taki zrównoważony stan przekazywania konkretnych informacji, czyli faktów i nazywania tego zgodnie ze stanem faktycznym, bez tego takiego dodawania, naddawania tutaj tej ważności, czy emocjonalnej ważności, o tak. Tak, tutaj przypomniało mi się, nie pamiętam, czy to był Wojciech Celirowski, czy jakiś inny podróżnik, że Indianie w dżungli, to oni nie znają czegoś takiego jak żarty, że ktoś zażartuje sobie z czegoś, mówiąc coś tak fałszywie, żartobliwie. No, oczywiście oni się śmieją tam z czegoś, natomiast dlaczego, nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby powiedzieć coś fałszywego czy dziwnego, jaki to ma cel, oni tego nie rozumieją. Tak. Więc jest podobne coś, co mówisz. Jeszcze dodam właśnie w tym kontekście. Często dorośli żartują sobie z dziećmi. Dzieci absolutnie nie rozumieją żartów. Dzieci nie znają się na żartach. Dzieci przyjmują informacje, słowo. To słowo tak, jak ono brzmi. I często dla dorosłych jest to coś zabawnego, dla dziecka jest to bolesne. I powstaje to niezrozumienie. Właśnie coś takiego, co powoduje to splątanie informacyjne i to ma dalsze swoje konsekwencje energetyczne, a później realnie w naszym życiu. Dobrze, no to może na koniec podsumujmy tą kwestię autorytetów, żeby to tak podsumujmy kwestię autorytetów, zakończyć. Tak. Autorytety raczej bym sugerowała, jeśli tak mogę, uzurpować sobie taki przywilej tu u Ciebie, raczej bym sugerowała nie brać tego w pełni, nie przyjmować pewnych kwestii, głoszonych prawideł, nawet naukowych, na 100%, tylko zadawać sobie pytanie, czy aby na pewno tak jest, czy ten człowiek, który jest tak miły i tak głosi, czy aby na pewno to wszystko, co mówi, jest prawdziwe, czy może jest inaczej. Jest taka piosenka stara, dawna, perelowska, coś być musi do cholery za zakrętem. Zadawajmy sobie pytanie, czy jest coś jeszcze, a może jest inaczej, co jest za tym zakrętem? No ja tak idę. Super. Często wycofuję się też z jakichś wcześniejszych informacji, które podawałam wcześniej. Wtedy właśnie informuję osoby, z którymi współpracuję o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.